wykrywamy tutaj środowisko. Wszelkiego innego ducha, który zniewala umysł człowieka. Dał wolność, bo dał ducha. Ducha, który daje życie. I za nim pod duchem, którym... I to pod tym duchem jesteśmy kierowani. Czy wy słyszeliście o takich ludziach, którzy mówią tak, ale w swoim życiu nic się u nich nie dzieje? W życiu tych ludzi mówią o uzdrowieniu, mówią o wielkich sprawach, ale kiedy mają grypę, jest problem. Nic się nie dzieje. Kiedy pracują, różne rzeczy robią, ale nie mają dosiątego pieniędzy, bo brakuje, bo coś, bo zawsze jest, bo coś. Kiedy mówią o wolności, o radości w Panu, tak? Halleluja, śmiejmy się, cieszmy się, radujmy się w Panu. Siedzą w depresji w domu, czekają, szukają pracy, szukają różnych rzeczy, szukają jakiegokolwiek pójścia na lewy ogień, żeby tylko nie myśleć o sobie, żeby tylko nie zostawić chociaż 5 minut na to, żeby się zastanowić, kim on faktycznie jest. Szukają różnych rzeczy, szukają, tak jak mówię, idą w pracę, w zapomnienie, grają na komputerze godzinami, zakleją się, nie ma problemu, żeby tylko nie dotknąć tych rzeczy, które tak faktycznie, o co w tym wszystkim chodzi, żeby tylko nie żyć. Mówią, że żyją, a są martwi. Czy kojarzycie może? Są tacy, tak wygląda Kościół. Tak wygląda Kościół. To nie tylko nasz, nie tylko Kościół, szeroko pojęty Kościół. Widzimy różne kościoły, różne nurty, kiedy ludzie mówią, że żyją, a są martwi. I ja bym chciał dzisiaj wam powiedzieć trochę o cielesności. Króciutko, to nie będzie nauczanie, też tych cytatów jest masa, ale cielesność. Ciało człowieka nowonarodzonego jest grzeszne dalej. Kenneth Hagin powiedział, nazwałby nawet bestią ciało człowieka. Ona dalej jest ciągnięta do grzechu. Cielesność, słowo nawet przetłumaczone z oryginału w piśmie, to są to jest ciało fizyczne, które ciągnie do żądzy nawet zwierzęcych. Do seksu, do upoju alkoholowego. Ja mówię do jakiegokolwiek takiego. Czegoś, co ma wpływ, uzależnia ciało ogólnie. Do zaspokojenia żądzy takich, które po prostu odciągają nas od wyjrzenia w siebie. Jakiekolwiek. Te wszystkie rzeczy, które wypowiedziałam przed chwilą. Przecież spójrzmy na te wszystkie rzeczy, które ludzie robią. To wszystko jest cielesne. To wszystko jest dążenie do cielesności. Wartość ma to, co my widzimy ciałem. Cieleśni na przykład byli ludzie Starego Testamentu. Wszyscy. Wszyscy nie mieli ducha. Oni tylko widzieli to, co widzieli faktycznie. Nawet jeżeli ktoś był namaszczony, to co usłyszeli, to oni odbierali. Tak? Dalej cieleśnie. Cielesność jest egocentryczna. Przede wszystkim jest egocentryczna. I cielesność, człowiek bazujący na cielesności, jest egocentryczny. Z drugiej strony znowu mamy odrodzonego ducha, w którym jest życie. 100% życia.
radość, tak? Czytamy o wszystkich darach duchowych i owocach duchowych. Jest życie, naprawdę życie, wspaniałe życie. Ale pośrodku jest dusza. Ta, w którym jest problem. Ta, którą większość ludzi ma problem. Człowiek, który nawraca się, naprawdę się nawraca, jego priorytetem jest praca nad duszą. Nie będę czytał teraz cytatów wszystkich, które są związane z tym, żeby przemieniać duszę. Bo sami dobrze wiemy, ja sam bardzo dobrze wiem, że 3 lata po moim nawróceniu ja systematycznie byłem w depresji, systematycznie nie chciałem się żyć, nie widziałem sensu w moim życiu. Dlaczego tak się dzieje? Bo umiłowaliśmy cielesność. Umiłowaliśmy naszego starego ja. Jakiś czas temu dał nauczanie nowy, stary obraz. Dalej umiłowaliśmy nasz stary obraz człowieka. Nie widzimy tego, że jesteśmy już nowym człowiekiem. I to wszystko fajnie teologicznie teraz brzmi. Stary obraz człowieka, wszystkie wartości. Musimy zauważyć, że wszystkie wartości, jakiekolwiek żeśmy mieli wcześniej, były cielesne, czyli takie, jakie żeśmy słyszeli i widzieli. Takie, jakie nam ukształtował świat. A czy jest świat? Kto kształtuje świat? Szatan. Wszystko to jest egocentryczne. I teraz, jak powiedziałem, z drugiej strony jest duch. Duch Pański. Jest napisane, że tych, których prowadzi duch, są dziećmi. I tu nie chodzi o to, jak w religijnych, sam do nie lata tak mówiłem, duch prowadzi. Tu chodzi o to, że człowiek, który słucha się ducha, to znaczy, że on go wtedy prowadzi. Nie tak dawno mówiłem, jest ciało, duch i pośrodku jest dusza. Ona ma decydować, duch czy ciało. Dusze nieprzemienione zawsze będą decydować ciało, będą szukać ciała. Ale znowu z drugiej strony jest duch. Ja zauważyłem coś takiego w swoim życiu, że nagle mnie po przyjęciu chrześcijaństwa, po przyjęciu Jezusa Chrystusa jako, no jeszcze wtedy nie Zbawiciela, bo egocentrycznie go przyjąłem. Po prostu, bo tak trzeba. Ale wracając do tego, ja zauważyłem, że nic się nie działo w moim życiu. A mało tego, wracała świnia do wymiotów swoich. Dalej robiłem rzeczy, które robiłem wcześniej. I depresja, i nic się nie dzieje, i nie ma przełomów w uzdrowieniu, i dalej jest problemy ze skórą, z pokarmem, z tym, jak się nazywa? Alergią pokarmową. Tak? Nic. Nie pokazywało, nic, moje życie w ogóle nie pokazywało życia apostołów Jezusa, czy innych tam osób, które są w piśmie. Przecież wszyscy mówimy, że to my, nowonarodzeni. Nikt się za to nie bierze. O co w tym wszystkim chodzi? Niechęć do pokuty. Dlaczego? Egocentryzm. Umiłowałem swoje wymiociny. Umiłowałem to, co całe życie miłowałem. Mało tego, nie uwierzyłem Panu. Nie zaufałem mu, nie zaufałem w to, że on faktycznie jest życiem. Ha, fajnie jest poczytać pismo. Czy tak jest faktycznie? Nie wiem. Niech ci wielcy usługujący się pokazują. Ja niekoniecznie. Tylko, że naszą duszą jest tak w tej przypowieści. Nie wiem, czy pamiętacie przypowieść o domu zbudowanym na piasku i na skalę. I teraz dom. Możecie sobie zapamiętać, czy we snach, czy w jakichś innych sytuacjach, nawet w tej przypowieści symbolizuje stan umysłu. I teraz, jeżeli nasz dom jest na skale, to jest na Chrystusie, tak? I my budujemy cegłami dom. Cały czas budujemy. Czym jest budowa domu? Czym są cegły właściwie? Cegły są miejscami pokuty. Miejscami, które już są nasze, w które żeśmy uwierzyli. Te cegły są poukładane z naszego życia, z naszego doświadczenia, ale w Chrystusie, bo jesteśmy na skale zbudowani. I teraz, kiedy mam dom cały wybudowany z cegieł, demony nie mają teraz dostępu. Dlaczego? Bośmy spokutowali w tych miejscach, w których miały dostęp. Dlaczego ludzie mają ciągle te same sytuacje w swoim życiu i ciągle nic się u nich nie zmienia? Oni budują na Chrystusie. Budują dalej na piasku, na swoim starym, cielesnym przekonaniu. I ciągle jest depresja. Tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu jest zloty, upadki. Dlaczego? Bo nie zbudowali tego na Chrystusie. Na piasku. Przyszedł wicher. Czym są wicher? Ataki demoniczne. Burza. Rozmyło się wszystko w
pioruny. Rozmyło się wszystko i ciągle jest to samo. Łatwo się mówi. Ja przez 3 lata Tomek co chwilę mnie napominał. Teoria, religia, teoretyczne gadanie, zero praktyki. Prawda jest taka, że ja nie wierzyłem. A nie wierzyłem, bo byłem egocentrykiem. Uważałem, że nie potrzebuję wierzyć, bo sobie sam daje dobrze rady. Ale kiedy człowiek wychodzi z religii, z teorii, nagle otwierają mu się oczy. Kiedy człowiek wychodzi z iluzji, nagle otwierają mu się oczy. Przecież ja jestem w życiu na dnie. Kim ja jestem? Jakie jest faktycznie moje zachowanie? Nie tak dawno doszło do mnie, że miłość jest praktyczna. Nie ma miłości ni w praktyce. W przeciwnym razie jest to iluzja. Jak może ojciec kochać dziecko, jeżeli nie robi mu dobrze w cudzysłowie? Jak? Ja kocham moje dziecko, tak, ale jest samo i nie ma ojca. Co to jest za miłość? Nie ma takiej miłości. Tak wszystko jest praktyczne. Nie ma rzeczy duchowych, nieduchowych, które by nie były praktyczne. Wszystkie są praktyczne. Jak jest, jak mamy w fizycznym świecie, tak mamy rzeczywiście. Doszło do mnie, że jestem na dnie. Mimo, że mam Chrystusa. Mój dom, nawet fundamentów nie ma. Sorry, fundamenty mam. A to nie wiem, czy do końca nawet jeszcze wylane. Bo to się okazuje, w wielu kwestiach w ogóle nie potrzebowałem Zbawiciela. Nie tak dawno nawet sobie zdałem sprawę z tego, że tak jak mówię, nawróciłem się, bo musiałem. Tak? Więc czy był o nim Jezus? Chyba jednak piasek. Problem jest w tym, że nie wierzymy w to, że Pan jest dobry. Naprawdę nie wierzymy w to. Nie chcemy tego. Skoro nie wierzymy, to też nie chcemy. Żeby coś się zamanifestowało ponadnaturalnie jako w naszym życiu, żeby coś się zmieniło, musimy tego zapragnąć. Żeby o tym zapragnąć, musimy najpierw o tym wiedzieć. Ale już od jakiegoś czasu u nas w wspólnocie jest mówione ciągle o tym, o spędzaniu czasu z Panem. Spędzanie czasu z Panem bez pragnienia można sobie pograć. Można sobie iść na piwo, można sobie, nie wiem, puzzle poukładać. Ja się rozpłakałem ostatnio. Ostatnio oglądałem Makaronu z Krzyża. Ja nie wiem, czy ja w ogóle nawrócę. To jest proces. Gdzie ja jestem? Ja myślałem, że ja od paru miesięcy wychodzę z egocentryzmu. Daleko mnie jeszcze do tego. Mówię o swoim stanie, swojej duszy, a nie o duchu. Sprawdźmy, każdy, jak wygląda faktycznie nasze życie. Czy my faktycznie pragniemy? Bo ci, którzy są dziećmi, są prowadzeni przez Ducha. Słowo uznanie Jezusa Panem znaczy uznanie Panem. To jak tydzień temu mówił o niewolnictwie, myślę, że to jeszcze dalsze. Tak dodam jeszcze, że zanim tutaj wyszło, to prawie się zarzekał. Aha. I właśnie tak odnośnie cielesności nie dodałem najważniejszych rzeczy. Wielu ludzi, którzy mają na samym początku to nauczanie, w ogóle by wyłączały. Dlaczego? Bo widzą oczami, a nie tylko. Tyle. To miało na celu właściwie to, co zrobiłem. To, że ludzie nie widzą tego, co duchowe. I to odróżnia dziecka od człowieka, od dojrzałego człowieka, chrześcijanina. Możemy mówić o fajnych snach, wizjach, różnych takich rzeczach. Możemy... Moje zagranie dzisiejsze było zagraniem starotestamentowego proroka. Dlaczego? No bo Kościół jest cielesny. Ludzie byli wtedy cielesni, Dawid jest cielesny. W wielkiej mierze. I kto przyjmuje? Ja nie mówię o sobie teraz. A kto przyjmuje proroka, jak proroka otrzymuje za Pan? Kto ma uszy do słuchania, ten słyszy. Kto widzi, ten widzi. I to jest ta różnica. To jest ta różnica między właśnie dziećmi a dorosłymi. Dzieci, a myślę, że to jest ciąg dalszy, muszę jeszcze zaciągnąć chwilę. Przez ostatnie 6 lat w swojej pracy zauważyłem jedną zasadniczą rzecz.
Kiedy się przyjąłem do pracy, mojej na kopalni, byłem taki. Jejku, robimy szybciej, więcej, kurczę, robimy, dawaj, przynieś ten siłownik, będziemy szybko robić, coraz to więcej. A z boku mi piaska, na to już pięknie, a ja, aha, i taki podjarany tym wszystkim byłem dookoła. A i tak myślę sobie, kurczę, ci przodowi, ci co mają 25 lat, tam, czy tam więcej dołu, nie? I te spokojni wapniaki jakieś, ja nie wiem, o co mi chodzi w ogóle, nie? Mówię, a rutyna już ich zjadła, nie? Są już pewnie wszystkie rozrozumy pozjadane. U mnie, w rodzinie, Izak się wszystkim interesuje. Wszystkim. Zastanawiam się, dlaczego ja się tak wszystkim nie interesuję. Jest różnica pomiędzy zajaraniem się czymś, a... Bo to jest właśnie ta różnica. Między cielesnym zajaraniem się czymś, emocjonalnym podejściem do sprawy, a rozumieniem faktu. Widzicie, gdyby tutaj byli ludzie, którzy ciele się podobają do rzeczy, może by ktoś wyszedł, może by ktoś w ogóle na samym początku się włączył, może by przez całe moje tam serstwo doszedł do wniosku, że nie ma sensu go słuchać, bo tak da. Ale fajnie. Fajnie, bo są ludzie, którzy rozumieją. I ja wierzę, że Duch Święty zrobi robotę w tym, który rozumie to, co się dzieje.